Franciszek stał właśnie przed otwartą na oścież lodówką, zastanawiając się, czy najpierw powinien zjeść zupę, a dopiero potem wypić piwo, czy też może na odwrót. Najpierw powinien wypić piwo, a dopiero potem odgrzać sobie zupę, gdy nagle z podwórza dobiegł go jakiś hałas. Gniewnie zatrzasnął lodówkę i klnąc pod nosem podszedł do okna. Ja wam dam! Mruknął, wyglądając ukradkiem zza brudnej firanki. Był prawie na 100% pewny, że to któreś z podwórzowych dzieciaków postanowiło spłatać mu figla. Chciał tylko wiedzieć, które. Ten łobuz Tomek? Jego rozwrzeszczana siostrunia? A może Jacek, mały, złośliwy grubas? Albo ten przemądrzały Wojtek z pierwszego piętra? Niedawno dał się im nabrać. Najpierw usłyszał na podwórzu jakieś wrzaski, a potem, gdy wybiegł z mieszkania, żeby uciszyć krzykaczy, tuż za klatką schodową wyłożył się jak długi. A dlaczego? Bo któryś z tych nicponi wylał przed drzwiami kilka wiaderek wody. Po pół godzinie była w tym miejscu ślizgawka, jak się patrzy. A gdyby połamał ręce albo nogi? Pan Franciszek spoglądał z rozgoryczeniem na umykające do drugiej klatki dzieciaki. Wstał, otrzepał ubranie, a potem, smutny i taki jakiś ociężały, powlókł się do domu. A gdyby połamał ręce albo nogi? Patty spojrzała z wyrzutem na Tomka. Stali wtedy w ciemnej klatce schodowej, wyglądając na zewnątrz przez lekko uchylone drzwi. Tomek wzruszył ramionami. Jacek popatrzył z zakłopotaniem na puste wiaderko. Albo gdyby poślizgnęła się na nim pani Mielnikowa? Nie dawała za wygraną Patty. Wiesz, jak długo zrastają się kości u takich starych ludzi? Ciekawe, dlaczego wcześniej nie byłaś taka mądra, zdenerwował się Tomek. Choć jemu też było trochę głupio. Miał nadzieję, że pan Franciszek poślizgnie się, że zacznie zabawnie wymachiwać rękami, że może nawet zaklnie, ale niekoniecznie od razu musi się wywracać. No dobrze, kłamstwo. Liczył się z tym, że pan Franciszek rymnie jak długi. Myślał jednak, że będzie to zabawne, tylko zabawne, a nie... Tymczasem, gdy patrzył, jak ten nieznośny, paskudny, złośliwy dozorca gramoli się na nogi, było mu go żal. Nie patrząc więc ani na siostrę, ani na stojącego w milczeniu Jacka, poszedł z mokrym wiaderkiem do domu. Tego dnia już się nie bawili, nie mieli ochoty. Ale czy pan Franciszek mógł o tym wiedzieć? Na podwórku nikogo nie było, a jednak hałas wzmagał się. Pan Franciszek odsunął zakurzone firanki i przycisnął twarz do zimnej szyby. Nigdzie ani śladu tych nieznośnych bachorów. Pod oknem? Zaraz, zaraz, trzeba się trochę wychylić. Pod oknem też pustka. Spojrzał ze zdziwieniem na zszarzałe ściany kamienicy. Gdzieniegdzie zapalono już światła, za kolorowymi zasłonkami przesuwały się cienie. Gdzieś tam wysoko, na trzecim piętrze, siedziała ta wścibska stara panna Halinka. Znowu zamiast pilnować dzieci Trojanowskiego, rozpłaszczyła nos na szybie i gapi się na podwórze. W jeden punkt. Pan Franciszek powędrował za jej wzrokiem. No tak, hałas dochodzi z bramy. Psia kość, gdyby nie te kontenery na śmieci, można by było coś zobaczyć. Pan Franciszek zaklął cicho, czując, że i piwo, i zupa będą musiały trochę poczekać. Narzucił na plecy ciepłą, wybrudzoną kurtkę, chwycił miotłę, tak na wszelki wypadek, gdyby trzeba było komuś przyłożyć. I najprędzej, jak się dało, poczłapał na zewnątrz. No i co teraz? Zapytała rudowłosa kobieta, wysiadając z żółtego Cinquecento. Samochód stał w samym środku bramy, tuż obok krzywego napisu Franciszek bez kiszek. Koślawe litery wymalowane czerwoną farbą były pierwszym, co rzuciło się w oczy wyglądającej przez okno Ani. Zaraz potem zobaczyła niechlujnego grubasa z miotłą w ręku. Szedł w ich stronę, nie starając się nawet przybrać miłego wyrazu twarzy. Mama jeszcze go nie widziała,
Tata także miał teraz ważniejsze problemy na głowie. Ocierając pot z czoła, raz za razem próbował zapalić silnik. Z tyłu trąbił pan Józek, kierowca ciężarówki. Cinquecento tarasowało wjazd na podwórze, a z kolei ciężarówka z napisem przeprowadzki cały kraj tarasowała wąską ulicę śródmiejską. Tylko patrzeć, aż przyjedzie policja i wlepi im mandat. A tu jeszcze jakiś wariat macha miotłą i zaczyna coś krzyczeć. Co to ma znaczyć? Darł się pan Franciszek. Czy tu jest gdzieś znak parking? To jest stolica, a nie wiocha. Tu nie można stawać, gdzie się komu podoba. Szczególnie to ostatnie zdanie wydało się panu Franciszkowi wyjątkowo celne. Mieszkał w Warszawie od prawie 30 lat i uważał to za jeden ze swoich głównych życiowych sukcesów. Przy każdej możliwej okazji podkreślał wyższość mieszkańców stolicy nad mieszkańcami prowincji. Jeden rzut oka na tablicę rejestracyjną żółtego Fiacika wystarczył, by mógł się zorientować, z kim ma do czynienia. Znowu jakieś wieśniaki. Mama Ani odwróciła się w jego stronę ze zdziwieniem. W jasnym sweterku z rozpuszczonymi włosami, w których zdawało się lśnić ukryte od czasu wakacji słońce, wyglądała jak ucieleśnienie najpiękniejszego ze snów. Patrzyła na czerwonego ze złości pana Franciszka w milczeniu. Spokojnie. Pewna, że samym spojrzeniem jest w stanie odeprzeć każdy atak. I rzeczywiście. Tu jest Warszawa! Chciał ryknąć pan Franciszek, ale umilkł. Z otwartą buzią i z wybałuszonymi oczami gapił się teraz na tę piękną, rudowłosą kobietę, coraz mocniej czując swoją śmieszność. Tak, musi wyglądać przekomicznie w tym przyciasnym garniturku z brzuchem, który trzęsie się nad przetartym skórzanym paskiem, z miotłą w ręku, w brudnej kurtce narzuconej pośpiesznie na ramiona. Pan Franciszek westchnął ciężko. Zepsuł się nam samochód, powiedziała nagle kobieta. Całe szczęście, że dopiero tutaj. I parsknęła śmiechem.